Lindo. Nie mogę się już doczekać. Tak dawno nie trzymałam w rękach niemowlęcia. To jeszcze ponad 8 miesięcy. Ale chcę powoli wszystko przygotować. I liczę na twoją pomoc. Naturalnie. Jesteś dla mnie jak córka. Czuję się babcią tego dziecka. Gdyby nie ty, dziecko nie miałoby żadnych dziadków. A ta kobieta, która wychowała José Antonio, nie czuje się babcią? Nie sądzę. Nawet nie wie, że jestem w ciąży. Dlaczego? José Antonio jeszcze jej nie powiedział. Więc ty to zrób. To bardzo dziwna kobieta. Myślę, że za mną nie przepada. Wszystkie teściowe są takie same. Miałam ich kilka i wszystkie były do siebie podobne. Postaraj się zdobyć jej sympatię. Ale jak? Na początek pojedź tę i powiedz jej, że będzie babcią. Nie czekaj na José Antonio. Załatw to po kobiecemu. Zobaczysz, będzie zachwycona tą wiadomością. Na pewno bardzo się ucieszy. Każda normalna kobieta jest szczęśliwa, kiedy zostaje babcią. Ale ona jest bardzo dziwna. Zawsze w złym humorze. Jakby mnie nienawidziła. Tak ci się tylko wydaje. Powinnaś do niej zaraz pojechać. Daję głowę, że się ucieszy. Masz rację. To ja powinnam zrobić pierwszy krok. I mam doskonały pretekst, żeby ją odwiedzić. No właśnie. Idź tam od razu. Trzymam kciuki. Amen. Ciao. A teraz poćwicz oddychanie. Chodźmy do twojego pokoju. Teraz? Lepiej pojedźmy na plażę albo w to miejsce w góry, o którym mówiłaś. Chcę tylko zostawić plecak. Duży. Pewnie ciężki. Nie za bardzo. Muszę się rozpakować. Zostaniesz tutaj? Tak. Na długo? Nie wiem. Dopóki mój anioł nie wskaże mi innej drogi. Nigdy nie robię planów. Życie płynie swoim rytmem i nie należy stawiać oporu siłom przeznaczenia. Idziemy? Co to za strój? Byłam na próbie. Jak poszło? Okropnie. Reżyser mnie ochrzanił, dziewczyny się do mnie nie odzywają, chyba z zazdrości. Wiedzą, że jesteś lepsza od nich i nigdy ci nie dorównają. Inaczej to sobie wyobrażałam. Uprzedzałem. Zamiast piąć się w górę, obniżam loty. Nie ma różnicy między tym, co robiłam, zanim cię poznałam, a tym, co robię przed kamerą. A co robisz? Z
Cały numer jest wulgarny, bez odrobiny finezji. Czuję się jak seksowny przedmiot. Powinnaś była od razu się wycofać. Podpisałam kontrakt. Nie chcę, żeby mieli pretensje do Matea. To będzie w telewizji? Jutro. Palę się ze wstydu na samą myśl. Carlota. Mówi José Antonio. Daj mi na chwilę Milagros. Już wyszła. Myślałem, że pojedziemy razem na zakupy. Zaczekam na nią w domu. Nie pojechała do domu, tylko do twojej ciotki. Do kogo? Do pani Raquel. Milagros pojechała do Raquel? I co w tym dziwnego? Chcę jej osobiście powiedzieć, że spodziewa się dziecka. Alo, José Antonio? José Antonio, jesteś tam? Alo? Niepokoi mnie ten brak reakcji. Na pewno się odezwie. Zadzwonię na pocztę. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że zgubili przesyłkę. Niech sprawdzą, kto podpisał odbiór i o której godzinie. Rozłącz się, muszę zadzwonić. Tak, mamo. Pablo, zadzwonię później. Wyrzuciłeś świecę? Nie. To z pewnością Teodora, kiedy tu sprzątała. Dopóki ja tu jestem, nie wejdzie do naszego pokoju. Sami będziemy sprzątać. Zaraz jej to powiem. Nie. Ja to zrobię. Boisz się? Prawdę mówiąc, tak. Nie wiem, jak zareaguje mama, kiedy cię tu zobaczy. Pomóż mi z tym kocem. Zastanów się, co może się stać. No robi trochę krzyku. Mnie to nie przeszkadza. Ale ty, dopóki będziesz się jej bał, nie zaznasz spokoju. Na pewno dziwi panią moja wizyta, ale osobiście chciałam to powiedzieć. José Antonio i ja nie możesz tam dojechać przede mną. Raquel nie może się dowiedzieć. Jest zdolna do wszystkiego. Proszę się zatrzymać. To dwie przecznice stąd. Chcę się trochę przespacerować. Słusznie. Kobiety w ciąży powinny dużo chodzić. Skąd pan wie? Wyczuwam to od razu. Parę dni temu, kiedy powiedziałem mojej żonie, że jest w ciąży, wzięła mnie za wariata. Zrobiła badanie i okazało się, że miałem rację. Po czym pan to poznaje? Po oczach. Nie umiem dokładnie określić, co to jest, ale to widać. Moje gratulacje. Mąż musi być szczęśliwy. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Adios. Está bien. Gracias. Lo entregaron. Dostarczyli przed południem. A wiesz, kto podpisał odbiór? ¿Sabes quién firmó el recibo? Milagros Wilson. Ta kretynka. Niedobrze, że to ona odebrała? Fatalnie. Jest tak naiwna i przerażająco dobra, że nie skrzywdzi nawet muchy. Incapaces de hacerle daño a una hormiga.
Co zrobi, jak zobaczy taśmę? Nie powie nikomu, żeby nie zaszkodzić Lucrecji. José Antonio będzie musiał coś z tym zrobić. Może wysłać kolejne kopie. A ja myślałam, że już wije się jak piskorz, próbując się wytłumaczyć przed mężem i dziećmi. Skoro Lucrecia nienawidzi Milagros, ta mała ma okazję się odegrać. Przecież powiedziałam, że to kretynka. Mówisz o mnie? Nie. I nie życzę sobie, żebyś podsłuchiwała. Wiem, ale ponieważ się nudzę, pomyślałam, że twój przyjaciel opowie mi parę anegdotek z przeszłości. Macie ocet balsamowy? Nie. Ty jesteś Teodora, tak? Zajmujesz się sprzątaniem? Tak. Mam do ciebie prośbę. Proszę wybaczyć, ale ja pani nie znam. Dobrze wiesz, kim jestem. Nie chcę, żebyś sprzątała pokój Sebastiana. Dlaczego? Sami będziemy sprzątać. Zbyt dużo mnie kosztuje usunięcie negatywnej atmosfery. A po twoim sprzątaniu muszę zaczynać od zera. Chce pani powiedzieć, że źle sprzątam? Ja dobrze wykonuję swoją pracę. Twoje pojęcie czystości nie ma nic wspólnego z moim. Ja mówię o czystości duszy, rozumiesz? Mogę ci to zademonstrować. Pani będzie tu mieszkać? Tak. Co tu robisz? Nie pamiętam ni pani, jestem przyjaciółką Sebastiana. Co robisz w kuchni? Przygotowuję sobie coś do zjedzenia. Chce pani spróbować? Brakuje tylko octu balsamowego. Jeśli Sebastian zaprosił cię na obiad, poczekaj w salonie albo na tarasie. Nie zaprosił mnie na obiad. Jestem jego gościem. Co takiego? Proszę się mną nie przejmować, nie będę sprawiać kłopotów. Ta kobieta mnie wykończy. Jej negatywna energia mnie przerasta. Spróbujesz? Nie ma o czym mówić. A mnie się wydawało, że pan ma wiele wspomnień. Nie znaliśmy się osobiście. Nie masz nic do roboty? Jeśli mnie wyrzucasz, to powiedz to wprost. Co on sobie wyobraża? Że będzie mi tu sprowadzał byle kogo? O co chodzi? Twój brat sprowadził sobie panienkę i nawet nie zapytał o pozwolenie. Na co czekasz? Chcesz odzyskać Mistral? Najpierw zdejmij spódnicę. Chcę na ciebie popatrzeć, zanim wezmę cię w ramiona.